Cześć. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Ja mam na imię Jagoda, bardzo lubię haftować. A dziś pokażę Wam gadżet wykonany, ozdobiony haftem krzyżykowym, który sobie zakupiła, zakupiłam od Anastazji Borsuk. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam nazwisko. Yy, zamówiłam sobie. Yy, Rzecz wykonaną właśnie przez Anastazję i chciałabym Wam ją zaprezentować, pokazać, jak to wygląda. Anastazja też zgodziła się przesłać mi zdjęcia z procesu produkcji tej rzeczy, więc wszystko Wam w tym filmie pokażę, opowiem i zobaczycie też zdjęcia. Otwieramy. Pięknie zapakowana paczuszka. A w niej mamy oczywiście wizytówki. Tutaj mamy z TikToka, tutaj macie uborsuczka.com nazwę strony. No i tutaj macie też podaną stronę na Facebooka. TikToka. Później ja wszystkie Wam linki podam w opisie, ale chciałam Wam pokazać właśnie, że są takie bardzo fajne widzówki. Zanim zacznę do, od tej rzeczy, która jest tu. To jeszcze takie pokażę Wam, co jeszcze tu mi Anastazja wrzuciła. Taką gumeczkę. Też to robiła sama. Z takim kwiatkiem dostałam również taki długopisik uroczy. No, i to, co zamówiłam, to taki piękny haftowany zegarek w pięknym pudełeczku, poduszeczce w moim ulubionym fioletowym kolorze. Ja widziałam u Anastazji wcześniej zegarki, właśnie z innymi motywami ale napisałam, że chciałabym mieć z fioletowym paskiem. I zobaczcie, jaki elegancki zegareczek. Ja oczywiście go zaraz założę na rękę. No specjalnie zostawiłam, nie rozpakowywałam. Tutaj jeszcze zegarek jest zabezpieczony. On, no, Trzeba go nastawić, uruchomić. I zobaczcie, jaki to jest piękny haft. Ja oczywiście o wszystko wypytałam. Nie mogę złapać ostrości, też mi się światło odbija. Na tym zegareczku, na tym hafcie jest około 600 krzyżyków. I Anastazja haftuje to na kanwie 40 CT, czyli to jest mikrohaft. No, Naprawdę, ja jak spojrzałam na ten zegareczek z bliska, to te krzyżyki są mini, mini tyciusieńkie. I naprawdę mi się bardzo on podoba. Zaraz sobie go założę. No, naprawdę świetny pomysł. Ja no, niby sama haftuję, ale nie wiem, czy, czy bym umiała coś takiego zrobić. Założę sobie na rękę. Piękny pasek Oczywiście są zegarki w różnych kolorach Teraz go zapnę Ale mi się właśnie spodobał Czy się Ja chciałam po prostu fioletowym. Tak prezentuje się na ręku Prawda, że piękny? No boski jest Takie maleństwo zrobić to naprawdę od Anastazji wiem, że ona taki zegarek robi od dwóch do trzech dni. No i wiadomo, przygotowuje sobie nici, przygotowuje sobie kanwę. Na, ma też taki bardzo mini tamborek. Ja wam będę wrzucała też zdjęcia, żebyście mogli zobaczyć. I ona na tym mini tamborku haftuje sobie ten wzorek. Później wycina szablon z papieru. Ten wzorek nakleja, rozbiera cały zegarek. I umieszcza wzorek w zegarku, następnie go składa. Oj, no super ten zegarek jest, naprawdę. Wszystkie linki do sklepu, do Facebooka będziecie mieli podane. Anastazja robi jeszcze inne rzeczy, także będziecie mogli sobie zobaczyć. No, ja oczywiście się zapytałam, czy, czy ja mogę się pochwalić, czy, czy mogę pokazać, jak, jak ona to wykonuje, więc się zgodziła. No i będzie miała też taką u mnie na kanale taką reklamę. No zobaczcie, czy to nie jest słodki cygareczek, taki, no taki, taki hawciarski. Akurat mi do wszystkiego będzie pasował, bo ja właśnie lubię takie rzeczy w różu, w fiolecie, w zieleni. Pasek też taki, no nie jest cienki, taki no, no akurat w sam raz. Więc teraz Wam wstawię zdjęcia, z jak, jak to jest przygotowywane, wykonywane. Czyli przygotowanie materiału, założenie tego na mini, mini tamborek, wyhaftowanie wzoru, przy, przygotowanie szablonu. Z papieru, wycięcie tego, przyklejenie wzoru wyhaftowanego i zamieszczenie tego wszystkiego na zegarku. Anastazja, tak również jak i ja, jest mamą, też niedawno otworzyła swój sklep, więc bardzo zachęcam Was, żebyście tam zajrzeli. Może akurat znajdziecie coś dla siebie. Ten zegarek kosztuje 100 zł. Mam nadzieję, że mogę powiedzieć tą cenę. Ale myślę, że jak na taką, taką pracę, to, to nie jest jakaś wygórowana cena. Zresztą osoby, które haftują, wiedzą ile czasu to zajmuje. No a wyhaftowanie właśnie takich maluteńkich krzyżyków, no naprawdę jest, nie jest takie łatwe. Ja na, na, haftuję na Kanwie 18 CT, 22 CT. Na drobniejszej jeszcze na razie nie haftowałam. W sumie haftuję też na Lindzie 27 CT, ale tam jest co drugie oczko, a tutaj, no zobaczcie, teraz mi się udało, żeby złapało ostrość. Zobaczcie, jakie te krzyżyczki są maleńkie. Dosłownie takie tyci, tyciusieńkie. Piękny jest ten zegarek. Teraz mi się marzy jeszcze jakaś y, y, broszka, jakiś naszyjnik właśnie taki y, z krzyżykami. Może jeszcze torebka, tak. No, no, no super. No. Taki unikatowy, niespotykany. W zwykłym sklepie takiego nie kupicie. To jest wszystko. oczywiście znaczy się wszystko. No, ręcznie wyhaftowane i złożone. Także jeżeli Wam się podoba, to zapraszam serdecznie do sklepu. No, dla mnie ten zegarek jest bomba. Nie dość, że jeszcze świetnie zapakowane. Jeszcze jakieś dodatki dorzucone. Jeszcze pewnie jakieś zdjęcia zrobię z bliska, bo ten ciężko mi złapać ostrość. No ale naprawdę piękny jest. Mój ulubiony kolor. Super zegarek. No dobra, chyba nie będę więcej przedłużać. Jeszcze raz dziękuję za piękną paczuszkę i zachęcam do tego, byście zajrzeli na stronę Anastazji. Anastazja też jest projektantką wzorów do haftu, więc też będziecie mogli zobaczyć. Nie wiem, czy już, czy, czy za jakiś czas, ale ja już widziałam kilka wzorów i są świetne. No. No, i chyba to by było na tyle. Jeszcze raz pokazuję. Piękny zegareczek. Będę go nosić przy najbliższych jakichś okazjach. Bo wiadomo, w domu będzie mi go szkoda, żeby się nie zniszczył. Ale jak dziś będę pewnie wychodziła, no to będę go zakładała na bank, będę go nosiła, bo mi się bardzo, bardzo podoba. Jest świetny, naprawdę świetny. Także co? Piszcie komentarze, jak wam się podoba. Co sądzicie właśnie o takich y, rzeczach wykonanych haftem krzyżykowym? No bo wiadomo, najczęściej haftuje się obrazy. A haft taki użytkowy jest mniej stosowany. No mi też by się marzyła jakaś bluzka haftowana, ale to wiadomo jest dużo pracy. No, no, fajnie by było właśnie wykorzystywać taki haft do codziennego użytku, czy na torebkach, właśnie, czy na zegarkach, branzoletki, nie bransoletki, wisiorki, kolczyki. no Wszystko można zrobić. Tylko wystarczy mieć na to jakiś patent pomysł i to wykonać. No dobra, myślę, że to tyle. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, czy Wam się podoba taki, takie, taki gadżet. No, i zajrzyjcie do sklepu, do Anastazji, na pewno ona się ucieszy, nawet jeżeli tutaj mi napiszecie jakieś komentarze w odnośnie tego zegarka, pewnie też przeczyta, będzie się cieszyła, bo naprawdę dużo pracy jest to wkłada, tym bardziej jeszcze, że mam małą córeczkę i no, no, ja trzymam za nią mocno kciuki, żeby wszystko dobrze poszło, żeby miała klientów i żeby mogła tworzyć dalej takie cudne zagareczki i inne rzeczy. Także wszystkiego dobrego wam życzę. Trzymajcie też za Anastazję kciuki, żeby jej się udało. No i co? Życzę wam miłego dnia. Komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnym filmiku. Pa!